Baby, will you believe in me? Cause as far as I can see, you are the only one for me. We can sit and watch the world go by. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie, z tej strony Adamek. Zapraszam na kolejny odcinek, już piąty, serii Farming Simulator 15 na moim kanale. A dziś mamy zaszczyt powitać naszych pierwszych gości. I oto... Ćpun. Matthew, tak. Konnikiem Ćpun. Jalok, tak. Bardzo się cieszę, że chłopaki zagrali z nami. Jest mi niezmiernie miło. Przepraszam bardzo, ja się tu muszę wtrącić. Ja jestem Allocy. Na końcu tak. Mam cy, a nie cyky. Jak tutaj niektórzy sobie myśleli. Kto? Przepraszam kto? Bardzo. Kogo ty tu widzisz? Kto tak myślał? Kto zaraz sobie z nim pogada? Dawaj mi go ty. Jakieś łobuzy. Dobra, więc tak przychodzą te rzeczy. Oczywiście nie prosimy chłopaków tutaj tylko po to, byśmy stali i nic nie robili, aczkolwiek jak widać fajnie się gada, nie? No. Ale mam przed sobą bardzo dużo pracy dzisiaj i mam nadzieję, że przy miłych rozmowach nam to jakoś sprawnie wszystko pójdzie. A tak w ogóle, co będziemy dzisiaj robić, jak widzicie, nasze maszyny już o tym mówią. Tak jak zapowiadam ostatnio, pokażę Wam dzisiaj kolejną możliwość zarabiania w nowym farmingu. Oczywiście wcześniej ta możliwość też była, ale chcę je Wam po kolei zaprezentować. Jak to zrobić w miarę zyskownie, opłacalnie, każdy ze sposobów zarobku w Farmingu Simulatorze 15. A mówię o sprzedaży kiszonki do biogazowni, no ale już do tego dojdzie, trzeba się sporo napracować. O, dobra, teraz ja się nagadałem, więc teraz do roboty, co? No, zaczynamy coś. Także. To co, bierzesz sieczkarnię? No, w sumie mamy trzy zestawy, no to mogę, może najpierw sieczkarnię zacznę. Kurczę, okay. I oczywiście siadam do tej kornie. Okej, to idziemy tu, weźmiemy może ten mały na początek. To masz więcej niż to jedno? No te małe, te tam obok i jeszcze takie jedno, takie średnie. No, okej, okay. Pryskane? Tak, pryskane. O matko, ja mam dwie przyczepy, ty. Spokojnie, uwierzysz, testowałem. Nie testowałem, no ale jakoś tak wyszło. Nie, tam, a to do biogazowni weźmy, tak? Do biogazowni. O matko, kochana, to gdzie to jest? Niedaleko w sumie. No dobra, taka kręta droga przede mną. Czekaj. Nie, tak przez pola da się przejechać, bo tam widzę, że jest ścieżka. Czekaj, bo włączyłem sobie pracownika, tylko czekaj, bo... Między polami jest droga. Włącz to main. Bo żeby rozstawić tą przystawkę, to muszę przemienić narzędzie. Nie wiem, czemu to tak zrobili. No, to jest takie... Kijowate trochę, szczerze mówiąc. W ładowarce teleskopowej zrobili jeszcze większy bob, bo żeby otworzyć na przykład krokodyla albo ten chwytak do... drzewa, to trzeba przełączać między tym a tym, nie? No takie trochę. Kijowe to trochę to jest, nie? No straszne to jest, kurczę, tak denerwuje, że... Wiesz, że jak ja teraz odpalałem pierwszy raz coś sieczkarnię, to kurczę, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, jak mam się z tym poradzić. No około czy... No, jak obojętnie, jak ci wygodniej. No to dawaj tutaj przez to. No to jedź kawałczek, sypię i tak. Zasięg ma dość duży, więc jest spokojnie. Ups. Uderzyło mi się. Co piłeś? Szklankę koksu. A ja go zawstydziłeś? No. Nie, pozazdrościł. Tutaj grasz od zera, nie? Tak, od zera. Tak, na spokojnie. W sumie wiesz... To nieźle, już w sieczkarni się dorobiłeś. No wiesz, na tym drzewie sporo jednak można zarobić, kurczę. A, na drzew, no. Znaczy drzewo to jest tak jakby używać kodów, nie? No w sumie, wiesz, ja ściąłem dwa drzewa i miałem... Widzisz to teraz, patrz. Prawie 100 tysięcy za to. No, dokładnie jedno takie większe ściąłem, jedno takie mniejsze i mi wyszło 150 tysięcy. No, 120, 30 tysięcy. To na lajcie, na tym, na łatwym, no, łatwym, tak. Wiesz, no kurczę, ta ścianka drzew. Kurczę, moim zdaniem nawet dość fajnie to zrobili, kurde, a co wy o tym tak myślicie? Fajnie, tylko kurczę, no za dużo cenę zrobili. No wiesz, to zależy też na jakim poziomie grasz, no ale jednak myślę, że też no, nawet na trudnym, to jest, ja już pamiętam, że narzekałem w 13, że strasznie zrobili biogazownię, że tak szybko idzie zarabiać, że mówię, bez sensu tam w ogóle jeździć, nie, bo lepiej sobie pograć powoli.
A tu zrobili jeszcze drzewa, no to... No wiesz, dlatego ale... teraz, jak już to drzewa, które mi są zbędne albo mi przeszkadzają, no to sam można fajnie wyciąć, nie? No to ta opcja jest super, nie? Że można sobie wyciąć no to jest, drzewo, to jest które fajne. Ci przeszkadza. No. Także to jest akurat spoko. A w sumie nawet jak oglądałem te szczelne w tej biogazowni, to tam za to bo też jest 3000. No więc... No, zgadza się. A jeszcze nie wiem, jak się na wiórach wychodzi. Też właśnie nie sprawdzałem. Pewnie tego. Jeszcze lepiej niż na tym. Dobra, ja mam 99, więc już nie wiem za bardzo. Dobra, to ja podjeżdżam. Mefio, jedziesz tam? Ale przodem, nie tyłem. Nie. Tam widziałem, że trenowałeś inaczej. Kto tutaj coś pił? Lagów nie ma, to można jechać na wstecz. No dobrze. Nie odczuję się tego. Pijesz do mnie? U mnie są lagi. A u mnie nie ma. Ale nie, ja mówię, że u mnie na serwerze. Nie odczuwam ich tak zbytnio. Wiesz, jak lepiej nic nie mówię, później nie wpuści cię na serwer i co ja. No i się skończy. Nie wpuści. Będziesz mnie błagał, żebym cię wpuścił. Będziesz pisał, jakie jest hasło, no alo, jakie hasło. Pójdę sobie na Facebooka. A po co? Tam rozdaję hasła? Tam łatwiej wejść. Ja wiem, jakie jego hasło teraz będzie. Alok i na końcu K na pewno. Tak jak ktoś to napisał, nie? Nie dodaję hasła, bo i tak mam mody, więc i tak nikt nie wejdzie. A jakieś nowe masz mody, czy te nadal nie, te stare? Nie, te stare co były. Jutro zamierzam... O matko, a się ślizgnąłem. Jutro zamierzam właśnie pobrać fajną mapkę i zamierzam otworzyć sezon, więc będzie fajnie, nie? Tylko właśnie jeszcze nie wiem, czy ta mapa jest dobra, bo wygląda na fajną. Okej, dobra, idziemy tam do trybunału pola. Sprawnie nam to idzie. Ale kurczę, zauważyłem, że jak jadę, to się czkarnią i daję mu do tyłu, nie? Kurczę, to tak zaczyna mi się strasznie ślizgać, że to po bokiem lecisz. No. Że kurczę, aż przykro patrzeć. Kurczę, w sumie, żeby... No za sprzedawanie tej kieszonki w tej biogazowni dostaje się w cholerę kasy, no trzeba to powiedzieć. Ale żeby to jakoś miał być, jak żeby były z tego jakieś zyski, kurczę, to też jednak trzeba sporo zainwestować, no bo ta sieczkarnia sama kosztuje 415, tak. Do tego header tam kosztuje chyba 45, no jakaś przyczepa. Traktory miałem wcześniej już, no to na początku były. Zgadza się, no wiesz, jeszcze ewentualnie można kupić samą przyczepę samowbierającą i kosiarkę, nie? No. A to jest dużo roboty, no, więc... z tym tam to jest jednak. Na tym się nie zarobi, nie? Zabawy. Ale jednak też powiem, że to jest takie troszeczkę, można powiedzieć, bardziej fair w stosunku do ceny, bo jednak samemu to zrobić, no to nie jest tak łatwo, no. No nie. Z pracownikiem, a pracownikowi te zapłacić. No tak. Właśnie. Darmo. Dlatego was wyjąłem. Nie dogadaliśmy się co do honorarium. Honorarium, patrz ty. Kurczę, jakie słowa, nie muszę sobie wklepać słownik. Czekaj, bo co to znaczy w ogóle. Takich słów nie znam. Podkreślić. Może ci to jeszcze napisać tutaj, co? Żebyś miał łatwiej. Z konsoli sobie odczytasz później. Tak. Dużo tam, Mefio? No, 90%. No gdzie to tam jest? Nie wiem, czy zdążę dojechać, bo jestem już przy gospu, ale... Dobra, spokojnie, zanim teraz tutaj się wymacam, to trochę potrwa. Bo tam pod górkę, jak się podjeżdża, to już ma problem z dwiema przyczepkami. No, co ja mam powiedzieć? Chociaż z jedną, ale większą. No nie, ale wiem, a ta z tyłu to wygląda jak samochodowa przyczepka. No, ale w sumie ty tam masz chyba Mefio troszeczkę mniejszą pojemność. To masz chyba 32, jeśli się nie mylę. No dobra, mam. Okay. Stop. 100%. Lecę. I ile masz tam? 32 tony. To zobaczymy, ile ja będę miał na pewnym. Ej, ty w sumie, ale nie chcesz się może zmienić na kredyt? Zmienimy się może. A no jasne, spoko. Okej. Okay. To se sprawdzisz, ile masz pojemności. Wiem, że tam te z tyłu ma chyba 9. No ale nie jestem do końca pewien. A ta z przodu ma chyba 23, a ma 21. No jakoś tak, jakoś tak. Nie wiem, ja się nie znam. Gra, nie wiem. Wiem coś powiedział, tam. Nie, ale sobie odpuszczę, nie. No mów. Nie, no bo jeszcze będę musiał zapłacić i co?
No bo będziesz musiał, przecież czy powiesz, czy nie, to i tak będziesz musiał. Wiesz, jeszcze filmiku nie wrzuciłem, więc... Znaczy już, no zależy kto ogląda i kiedy. No. No obracasz, obracasz, dobra. Wracam, obracam, tylko wysiadło mi przez przypadek. Gdzie wysiadło? No, ja wysiadłem. Przez przypadek wysiadłeś. Nie no, zamiast W to ja F wcisnę. Kurczę, ale co też było takiego śmiesznego też w tym nowym farmingu? Kurczę, nie chcę... Matthew. Ja to standardowo, co nie? No, ty to tam wiesz. Ej, omijasz mnie, ja muszę za to płacić, człowieku. Cicho, czekaj, ty nic nie widzisz. No właśnie, ja ci mam płacić za co? Za to, że kurczę, marnujesz mi tutaj kukurydę. Zatuszujesz to sobie. Nie. Zamaluję, co nie? No zamalujesz Pęcie. Sobie. Pęcie, tak. Pęcie, ja. No bo tu musiałem sobie coli nalać. Dobra, ja wracam. Nie wracaj. No ja tu mam niecałe 50%. Więc... No, nie płaci, to nie mam po co. A gdzie masz to trzecie pole? Nie sobie 9 i tam masz gdzieś zaznaczone, bodajże w ogóle 38. 38. O kurde. Że co, proszę? Miotam ją trochę. O tam, tak daleko, o matko. Gdzie daleko, człowieku, to może od razu tutaj za tą górką. To jest kurczę, jak są do Nowego Jorku. To biogazowni będzie bliżej. Nie, co? Ty no. Gdzie tam? Jak? To przez pola już jesteś. No teraz patrzą. No tutaj do tego elewatora jedziesz. Już widzisz, stąd widzisz elewator, tam te czerwone takie coś. Czekaj, bo się nie... A no, no to zaraz za tym elewatorem. No, to mówiłem, że daleko. Prawie Nowy Jork. Kurczę, ale fajne... To są... No. Te czerwone budynki to Chicago. Chicago, tak. Ale fajna jest ta mapka, kurczę, wiecie? Brakowało mi tego. O, jest fajna. Jest, mi bardziej podeszła nawet niż Hagenstedt z 13. Mhm. No. Bo wcześniej to trzeba było wychodzić z tego, nie? Ale znów spierdzili sprawę z tym padem, nie? Że trzeba w ogóle z gry wychodzić. Ten pad mi się tam podobał. Z czym? No w 13, nie? Miałeś taki padzik i sam tam sobie oglądałeś ceny. A ten no. Po lewej stronie, co jest? Tutaj zrobili mapkę, a no, tam... No, tam był padzik, nie? Co, wszystko w padzie było. No, tam było lepiej. Tak mi się wydaje, bo tak zawsze musisz wychodzić, wiesz, głupią cenę chcesz sprawdzić i kurczę znów. No. Więcej zabawy. Więcej zabawy, tak. Ile procent? W sumie mam 100 i nie wiem czemu jedziesz dalej. No, czy tak mnie człowieku zagadałeś, że mi chyba... Oh. Przecież ty z Mefiem gadałeś teraz. Ile masz ten? Kto? 29,5. A, czyli jednak. Czyli jednak, tak. Ale masz 3 osie, a Mefiu ma tylko 2. Ale w sumie no, zmieściłbym tu jeszcze trochę, no tylko, że nie. Jakby się upadł. No właśnie. Czekaj, w ogóle gdzie ta biogazownia, bo ja tam jeszcze nie byłem. Aha. Daleko. No i bardzo daleko. Trochę. Ale coś mi tutaj ten młyn wiatrowy miga, nie wiem czemu, chyba jakaś tam jest. Tam promocja chyba jakaś. No czekaj. Z której strony jedziesz? Z prawej? No. Gdzie może całe machniemy, ty patrz. Zobacz, no elegancko jedzie. Na miarę. No ty podjedź bliżej, bo nie wiem czy ci sypie. Sypie cały czas. Później tamten przyjdzie i zobaczysz, że wysypa, w polu jest. Po tym idziemy od razu na drugie, to nie zobaczy. Ty się tu uspokój, bo my tu na usługach jesteśmy. Darmowych, to się nie opłaca mi. Darmowych. Czekaj, to mu wjadę w budynek trochę. Ale umowa jest, więc podpisaliście. Ja nic nie podpisałem. Ja nic nie mam papiery. Co wy mi tu gadacie z ekipy? Ja byłem na haju, nic nie pamiętam. Właśnie wtedy to podpisywałeś, tak dla informacji. Co byście mi tutaj zrobili, czekaj. O, najbliżej, no to macie szczęście. 13 gramy z kolego i mu wszystko jak najdalej da mnie i tak no, zawsze mi się najwięcej jeździć. Nie, no, jakby Matthew pojechał pierwszy, to na pewno byś miał. Ale wiesz, dzięki mnie. Tobie, tak jest. Co ja bym bez ciebie zrobił? Ale. Ja zawsze odpowiadam to samo, tylko trochę lepiej. Ale kurczę, wiecie co, ja tak o wszystkim pomyślałem, tylko powiedzcie mi, czym ja to przerzucę do tej wygazowni, tę kiszonkę.
Nie masz żadnego traktora do tura? No w sumie kasę trochę mam, może coś to mi się uda jeszcze kupić. Tak teraz właśnie myślę łopatą. Sobie... Łopatą! Myślę sobie właśnie, właśnie teraz, a nie. Ale przypał. Fajne by było taki mod łopaty, nie? No w sumie. I zrobić sobie pojemność na przykład, nie wiem, 500 tysięcy. Tak, łopatą. Taczka do tego, nie? Na raz. No, a mod taczki był. Idziecie już na ten 38, okej, okay, dobra, to tam ty. My już będzie. Jesteśmy. My wiesz, to... my jesteśmy solidne pracowniki. Tak, tak. W końcu, nie wciągamy. W końcu za coś wam płacę, nie? No, no. Za odpoczywanie. Mhm. Wiesz, bo ci obetnę z pensji, ej, ej. Ile? Połowę. To zależy z jakiej. Czy coś jest? Miałeś złotówki, właśnie straciłeś. Co jest jutro za dzień? Wtorek, nie? No, w sumie. A później? Niedziela. A środa. Tak, to niedziela. Ja tak myślę takie, co ja tam mam za zajęcia jutro jeszcze. Dobrze, ja mam jutro taki zawolony dzień, nie, że... Więc chyba dopiero w środę wrzucę do domu. Ja jutro jedno zajęcie na 11. Później wracam. A ty masz popołudniowe? Drugie zmiany? Znaczy ja mam różnie, aha, nie? Ja to studia, to wiesz. Aha, studiujesz. No, a środę wolną mam. Chłopanie. Nic nie chłopanie złożę. Mefiu, dużo masz? 72%. No ja jak zwykle zdążę, a wy nigdy żeście nie zdążyli. Kurczę, to za pracownicy za 2 złotych, kurczę. To jeźdź na farmę i przyjedź z powrotem. No, albo przejdź dookoła pola za 2 razy. Czekać, ja sobie siądę do altanki. Sobie popatrzę, jak moi pracownicy pracują. Może jeszcze piwko spij. Kurczę, właśnie szkoda, mogli dostać taki mod, ej. Dobra, zrobimy tak, kto zrobi taki mod, to kupię mu grę, nie? Za taki mod to... Aha. Nawet edycję kolekcjonerską... 100%! Edycję kolekcjonerską nawet, nie? A co mi tam? A co? A kto bogatemu no zabroni? Właśnie, no właśnie. Ty, Manie, ja za długo za tobą mam czekać? A ty już masz pełno? Czyżbyś się nie wyrabiał? Ja tu czekałem, tylko wiesz, kurczę. Ten mm-hmm. tam nie mówił, co to tam, ile tego ma i tak wyszło, no. Mówił. No. Ty sobie wolałaś popijać tutaj. No. Ja teraz bokiem chodzę. Sobie w altance siedział, nie? I co tam robił? Lepiej nie pytaj. I z kim, to dopiero nie pytaj. Z Alokiem. Tak. Co, ja nie piję. Nie. Tylko okazjami. A mhm. okazje masz codziennie. Od święta, imienin czyjś. No, nie, no wiesz, no, trzeba mieć jakieś priorytety, nie? No, oczywiście. Jest czymś, trzeba się zajmować w życiu. A dla zdrowia, czemu nie zawsze? Też tak mówię. Aj, dobra. Ja w sumie wygracie na klawiaturze, tak? No, a ty? A wygraliście kiedyś może na padzie w Farmiga? Ja parę minut tylko, uh-huh. ale... Do kitu. A ty? Nie no, bo w sumie pada mam, tylko muszę sobie kupić takie urządzenie, co łączy kompa z padem, bo mam Xboxa, nie? Chcę sobie w Assassina uh-huh. pograć na padzie, no i w sumie nie wiem czasem, czy jakoś... Jakoś nie zobaczyć, kurczę, w sumie może czemu nie. Myślę dobrze na przykład, znaczy tak, na kierownicy się gra wygodniej się jeździ. No wiadomo. Za dużo jest funkcji w Elesie, żeby grać na kierownicy, to ktoś musi mieć, już przyzwyczaić się do tego, no ja mi to średnio szło. Ale jeżeli chodzi o joystick, to super sprawa, nie? Tak, to mówisz, że lepiej na joysticku czy na klawiaturze. No tak, to znaczy tak, ja bym polecił kupić sobie tylko joya, nie? Bez kierownicy już, nie? Sam Joy i ci to wystarczy do tura czy tam. No to. No on, na przykład mój ma 12 klawiszy, no to do tura jak zużyję wszystkie, no to mi zostaje jeszcze jakieś plus minus 8 klawiszy, nie? Wolnych, no, więc w tych 8 klawiszach sobie można zrobić tam podczepianie, odłączanie, takie no, wiesz. To masz pierdowe. Programowane tam wszystko te takie pierdowe. No, programowany jest. No to fajnie, kurczę, no to spróbuję sobie jak to będzie. Nawet zamiast myszki go można zrobić, bo można zrobić, jak nie naciśniesz żadnego klawisza, to obrotem Joya będzie się obracać jak myszka sama, nie? Więc fajna sprawa. No to sobie będę musiał to potestować.
sumie Xboxa mam, więc z padem nie mam problemu. No ja grałem na padzie od PS-a, nie? Jakiego? Trójki, czwórki, trójki? To był pad do dwójki, dwójki trójki. Znaczy to jest do dwójki i trójki, bo to był na USB, wiesz? No, to jest całkiem fajnie. Taki jakiś tam za 2-3 dychy chyba w sklepie kosztował. Myfy, gdzie to tam jesteś, ej? Stój, bo ja mam 100% już i chyba już tak jadę pół godziny. A ja się pod górkę wlokę, powoli. Ty no, Mefiu, jak daleko jesteś, nie? Ja bym to już 3 razy przejechał, nie? No. Czekaj, bo ja tu coś wykombinuję. Nie, no dobra, ostatnio mówię, że... Widzę jakiegoś drifta, że słyszałeś? Nie będę po tym urwisku zjeżdżał, więc sobie odpuszczę. Wiecie, jako trzeba postawę jakąś... Jako szef, wiecie, to trzeba jakoś wyglądać, nie? Czekaj, no co za pracownik, zwalniam cię natychmiast, nie? Koniec, nie ma wypłaty. Zero, nic. To i tak nie było. Czyli się nic nie zmieniło. Standardowo. Masakra. Nefiu zawsze jak taki murzyn. Ja nie murzyn. Chwilowo ja chyba jeszcze. Już? Potem z urwiska skaczę. Nie, na małysza. Nie, absolutnie. To ja złożę się czkarnie i też skoczę. Nie, bo zniszczycie sprzęt, kurczę, tak długo na niego pracowałem. A tutaj w tym farmingu tak łatwo się to wszystko psuje, nie? Że masakra. A dziwne, że nie zrobili zniszczeń, nie? No w sumie też tak się dziwi, myślałem, że będzie na początku, nie? Tak patrzę, nie ma. Tak czasami oni mają, ci producenci, taki zapłon, że wiesz, rzecz, która już powinna być dawno typu Karcher, nie? Kurczę, ty dopiero teraz to jest, nie wiesz już. Modu worki nadal nie ma. Ktoś na moim forum, tam jest taka gra na off-topie. No. Tam sobie piszą, co by było gdyby, nie? No. I ktoś napisał, co by było, gdyby był już Farming Simulator 2019 chyba. A Duszek odpisał, nadal nie byłoby modu worki. To się tam fajnie bawicie na tym forum. No wejdź, to zobaczysz. Nie, tam byłem już kilka razy. No, ale to forum się przydaje, nie? No już nawet jest sporo postów już napisanych. No, widziałem. Nieźle. No i tak rozwijam. Wiesz, można sobie łatwo ogarnąć. Jest łatwiej niż na YouTubie na przykład wszystko ogarniać, nie? Czy na mailu tak, nawet. Tak, przynajmniej. Ja już mam ponad połowę przyczepy, 60%, to się pośpiesz. No już tam jestem, ja jestem za tobą. I no właśnie widzę, na biogazowni siedzisz. No to za tobą. Czekaj, bo ja tu driftuję. Dobra, tego nie było, wytnę to. Okay. Kupisz spraya i zamalujesz. Tak jest. Nie, no co ty? Nie będę się bawił w taką amatorską grupkę, tylko do Pinta se wejdę, nie? Profesjonalnie. Na kodach. Z torrentu. Sklep torrent? Sklep. Najlepszy. No, jedź, nie zatrzymuj się. 90% mam, jak no ja już jestem, no. Czekajcie, bo sobie jeszcze ogłoszenia oglądam, czy czasem pracę nie zmienić. Na panią po latarnię idziesz? Tak, to było zawsze moje wymarzone. No, sezonowa praca. Tak jest. Jeszcze 2 tony i koniec. No to akurat patrz. Akurat na tą małą przyczepkę ci się jeszcze zmieści chyba. No to ja wam mówiłem, że możecie sobie piwko teraz wypić, nie? Ja akurat... Dobra, 100. Dobra, ja sobie skaczę z urwiska. Ja sobie znowu postoję, paliwo powypalam trochę. Ja tego nie słyszałem, nie? Zażalenia nie do szefa. Pracodawcy, o może lepiej brzmi. O kurde, bokiem wyrąbałem się tam. Ej, ty serio tam przejechałeś? Nieprawda, zobacz. Co za koleś, nie? Johnny i Szymon już czekają na nas, już mi do mnie pisali. Dobra, czekaj. Ja bokiem wchodzę. Czekaj, bo to ważna sprawa, to jest najważniejszy odcinek. Mefia, strzałka się bokiem posuwała, nie? No jestem, długo to mam czekać jeszcze. Kiera jest... A, nic nie zaczekałeś. Kiera jest odłączona, ale chyba podłącza. Ale co, kierownicę? Ja jestem, muszę chyba podłączyć i sobie pograć w jakieś wyścigi fajne. No ja teraz
niedawno wziąłem Need for Speed, odpaliłem. Ale którego? 2005, Most Wandetta. No właśnie, ci powiem, już też gram w tego Most Wandetta i go przeszedłem, nie? Kurczę, szczerze... Ja już trzeci raz przechodzę. No, ale powiem ci szczerze, że bardziej mi się podoba niż ten nowy. Oczywiście tam nie mówię o grafice. Nie, ten nowy to jest, dajcie spokój, to porażka. Chodzi mi bardziej tą fabułę, nie, że coś tam zrobili z tą fabułą i kurczę... No to mi się w tym podoba, no. Faktycznie. Tik. Dobra, to chodź, ale wskakuj do przyczepy, jedziemy tam do gazowni. Gdzie ta skarpa? Nie, nie, dobra. Ja będę dobrym przykładem, pojadę pod jedzenie. Ale no to gdzie mam jechać z tym? Na gospodarkę, nie? No jedź na gospodarkę, ja to zawiozę i tam... No, jeszcze parę driftów machnę. Tam się przetransportuję. Ja pojadę kogoś taranować. Spróbuj mnie dogonić. Wirtualnych ludzi. Ja mówię o kimś innym. Aha. Po drodze pojadę. Nie. O. Ja tego nie słyszałem. Muszę zobaczyć... Lepiej jakbyś słyszał i zmienił kurs. Czekaj, bo on tu jedzie, czekaj, muszę zaczekać. Aż przejedzie. To ja mapkę włączam. No ja właśnie też, no jedź szybciej. No skręcaj. Widzę was. Oni jadą na siebie. Skręcaj. Jest 50 km wyciskam na pusto pod górkę. 50? Gdzieś się schowałeś. Ograniczony do 43, ale do 50, tak. No, poszedł mi. Z górki troszkę było. Ocyn system, nie. Dobra, czekaj. Patrz jak ciągnę, patrz. Widziałeś to prawie. Komuś się kierownica przekręciła, widzę. Teraz ktoś, ktoś jest na procentach. Ale tutaj. Nie go, co to człowiek. Nie, jadę na skuty, bo nie chcę mi się jechać drogą. Dobra, ja już zaparkowałem, chociaż nie wiem, czy dobrze. Dobra, umyj ją. Chyba to nie ten garaż. Nie, on nie jest brudny. To siebie umyj. Nie, już się myłem tydzień temu. Wystarczy. Jak deszcz pada. Wolno za często. Jak deszcz pada. Tu obok tego kombajnu, tak? Parkować? No, obojętnie tam. Pod latarnią. Tam sobie też postawiam później. Ale o przesuwaniu kombajna to chyba nie było mowy. O przesuwaniu. Ej, busy. Przesuwaniu, uspokój się. Przesuwanie. Dobra, tego nie słyszałem. Nie znam się na tym, absolutnie. No i kto mi tu dobra, wysypał ja tutaj te trochę... Dobra, ja już jestem na miejscu. O co chodzi? No kurczę, tutaj do tego drugiego boksu nie wsypał mi, kurde... Żartujesz? 2 kilo, kurczę, tej kiszonki i zadowolony się cieszy. Jakie 2 kilo? 130 coś było. Sypał to, co było, wiesz, na resztki tej łopaty. Łopatą wybrał, tak. Czeka sobie to odepnę i sobie zostawię od razu do traktora. Żeby tu. A czym szczepy sprowadzisz? Będzie ściągnął z buta. Magicznie. To ja tam pojadę staranować kogoś. Nie. Przyczepy. Dobra, chodź, bo Alok przez K na końcu się denerwuje i wiesz, musimy kończyć odcinek. Ja tu jestem na balkoniku. No właśnie widzę, że się tam opierniczasz. A wy tu nie wyjdziecie. Ja tam z fasonem zajadę. To co? Spróbuj tu wejść. To co pożegnanie. Tadam! No jest. Aha, prawie. prawie nie wszedłem. Efe nie wejdzie. Na pewno nie wejdzie, nie ma na co liczyć. Dobra. Mewi w ogóle krąży gdzieś tu obok. Torem jest, czy jedziecie. No dobra. To ja czekam. No nie. Dobra, nie widziałem tego. Zaparkowałem. Dobra, czekajcie, patrzcie na mnie, widziałem, nie patrzcie do kamery. Tu jest kamera. Okej, dobra. Pozmieniamy kogoś. To co, żegnamy się, tak? No jasne. Dobra, to chłopaki, ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś coś razem nagramy. Nie. Dobra, zostawmy to widzom. Jeśli im się to podobało, niech to pokażą. Łapka w komentarzach, w subskrypcjach, obojętnie. Jeśli im się to podało, jeśli oni będą chcą, oczywiście dla nich nie ma problemu. Oczywiście, nie, to jest... Myślisz, że na mnie stać? Nie stałem. No. I co chciałem powiedzieć? No i w sumie to tyle. Dziękuję wam bardzo wszystkim. No, my również. Nawzajem. I do kolejnego. Nie tak, że zobaczymy się teraz u was. No, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.